Bank Żywności w Opolu, mimo że zakończył realizację programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nadal wspiera potrzebujących. Codziennie do magazynów docierają produkty od firm i sieci handlowych. Dzięki temu ponad 30 tysięcy osób na Opolszczyźnie może liczyć na pomoc. Z Bankiem Żywności w Opolu współpracuje ponad 120 organizacji pozarządowych. I mimo, że magazyny banku są prawie puste, pomoc nadal trafia do potrzebujących. Przyjmujemy żywność sieci handlowych. Oczywiście te organizacje, które z nami współpracują, bezpośrednio tą żywność biorą do siebie i wydają osobom, które takiej pomocy żywnościowej potrzebują. Oczywiście przyjmujemy żywność od producentów i sklepów tutaj na terenie Opola. I właśnie dzięki temu każdego dnia do banku po produkty przyjeżdża kilka organizacji, które przekazują żywność potrzebującym. To jest 7 samochód już dzisiaj i wszyscy biorą gdzieś około 40-60 zgrzewek. Na co dzień z naszej pomocy korzysta około 100 osób bezdomnych, skrajnie ubogich. Różnie to jest, czasami to jest 40-50, czasami 90 osób, które codziennie z Domu Nadziei korzystają, więc takie wsparcie żywieniowe z tych wszystkich produktów, z których korzystamy, no jest bardzo potrzebne. Wsparcie jest bardzo potrzebne, wiadomo, czasy są trudne. A zawsze jak człowiek coś dostanie, nawet takie, każda pomoc jest potrzebna. Bank Żywności w Opolu prowadzi także świąteczną zbiórkę produktów spożywczych. Przyjmowaliśmy żywność sieci handlowych i pomagaliśmy wszystkim organizacjom, które chcą zrobić paczki na święta wielkanocne. Udało nam się zebrać w 10 organizacjach 7,5 ton. Żywność. Bank czeka na rozpoczęcie nowego programu Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową. Nastąpi to na przełomie maja i czerwca. Na razie instytucja prowadzi działania, aby każdego dnia wspierać potrzebujących.